dzisiaj widzimy drużynę Kamila Lasińskiego po raz pierwszy. Kamil Bajrak, Mariusz Kowal. Gospodarzy dzisiaj zagra w takim oto zestawieniu. Dzisiaj każdą jedną akcję z tego fragmentu gry. Teraz niezła próba zagrania piłki w pole karne. Tam cadło na naszej antenie. Dobra piłka. Bajrak po koźle łapie ją na piersi. Da się ją uzyskać. Teraz ma ponownie szansę na dośrodkowanie w pole karne. No ale tam też i trochę zamieszania, choć jeszcze Kryształ przed szansą na oddanie strzału na bramkę. Pierzchalski ma problem, Jaskółowski teraz. No i jeszcze raz wyręczył go Szyszka. Teraz jednak przydałoby się powalczyć, że piłkę Chałupka ma sporo miejsca. Szukał tu kontaktu. Pierwszy celny strzał na bramkę. Przed siebie, jeszcze Kmera do środka, Chabrowski, Rzeszut koło niego czekał, będzie rzut karny, to zrobić, Bartosz już ten charakterystyczny rozbieg i bramka, 1-0 dla Zdroju. To zagranie od razu przechwycone przez Szyszka, a ten próbuje oddać strzał z dystansu. Grać piłkę w pole karne, jeszcze nie, Dydrych, jest okazja, Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0, bardzo ładnie wyprowadzona akcja. Kmera traci tutaj piłkę, Lasota bardzo dobrze do środka, Tomaszewicz będzie szukał teraz uderzenia na bramkę, świetna interwencja Jaskółowskiego. Do Kmery, Santos. 3-2, było groźnie, Samiec tutaj odważnie wszedł między dwóch rywali i będzie faul dodatkowo jeszcze dla Zdroju. Niezadowoleni oczywiście są goście, a tu okazuje się, że to będzie żółta kartka, druga już w tym meczu i w tej sytuacji Tomasz Pierzchalski opuści boisko w 42 minucie spotkania. O piłkę, Wiącek lepiej się tutaj zastawił, okazja dla Kryształu na bramkę kontaktową. Próba strzału, Jaskółowski, kapitalna interwencja bramkarza. Zawodnika Tobiasz tutaj delikatnie przyjmując piłkę pomógł sobie ręką. Dydrych sam na sam z Bajrakiem, nie ma spalonego. Piłka zagrana do boku i nie ma gola. Sobczyk śmiechem to zakończył, a Chabrowski na czystej pozycji teraz do tego, by skończyć akcję kolejnym strzałem. Dydrych przed siebie, Rzeszut, jeszcze raz do Dydrycha na prawej stronie, ten z pierwszej piłki do Chabrowskiego, okazja dla Zdroju, Tobiasz przed szansą na bramkę nad poprzeczką. Dobre zagranie w pole karne, ale też świetnie w obronie tutaj poradzili sobie goście. Jaskółowski, proste, dobre, piłka, no i jest trzeci gol dla Zdroju na koniec tego spotkania.